Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie wejdziemy pod mapę. Ale na samym początku zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem na dole pod filmem. Pamiętajcie też o łapce w górę i o kodzie Skiro. No i teraz otworzę jeszcze zaległe świąteczne prezenty. Więc cyk pierwszy. Okej, taka bardzo potężna lotnia. Lecimy teraz z drugim i może będzie coś lepszego. Okej, jakaś emotka. No i liczyłem na coś fajniejszego. Czekaj, bo wszystko otworzyłem, to gdzie jest ostatni prezent? Gdzie on się schował? Halo? Nie, no nie da się. Tutaj jest jakiś safe, okej. No halo, prezent chcę. Wiecie co, nie mam pojęcia, jestem jakiś ślepy i przechodzimy w takim razie do gierki. I specjalnie włączyłem laboratorium bojowe, ponieważ jakbym w normalnym meczu to zrobił, to zginąłbym pod mapą. Autentycznie, bo tam jest taka woda i jak się do niej wpadnie, to się ginie. A na laboratorium to działa odwrotnie. Po prostu nie ginę. No dobra, na pewno przyda mi się bałwan i tutaj są jakieś nadstawem. Dobra, cyk, biorę jednego i teraz są w to miejsce, w którym można wykonać ten błąd, tego glitcha i pojawić się pod mapą. No dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz wystarczy znaleźć jakąś wyrwę, która jest tak dosyć nisko. Może stół zadziała. Więc bałwana sobie ustawiam z jednej strony w taki sposób, żebym mógł do niego po prostu wejść za chwilę. No i teraz jedyne co muszę zrobić, to wbiec w wyrwę i automatycznie też wejść do bałwana. Więc biorę rozpęd, chociaż w sumie rozpędu nie trzeba robić. I robię tak. Okej, nie udało się. W takim razie lecę z drugą próbą, włączyłem od nowa laboratorium, okej. W takim razie ustawiam się tutaj bałwanem, dosłownie w tym miejscu, wychodzę z niego i użyłem wyrwy. Czy ja to potrafię zrobić? Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, trzeci raz włączyłem laboratorium. Teraz zróbmy to bezpieczniej. Ustawiłem bałwana tutaj, wychodzę z niego. No i teraz muszę wbiec i po prostu do niego wejść. Okej, udało się, w końcu jesteśmy pod mapą. I w normalnym meczu teraz bym zginął. A tak to mogę sobie po prostu wyjść i zacząć pływać i zwiedzać mapę od spodu. To teraz lecimy w kierunku jakiejś większej miejscówki, zobaczymy co się dzieje pod nią. Jestem ciekawy, czy są jakieś sekrety, czy cokolwiek. Rogate rozdroża tutaj? Nic nie ma ukrytego pod miejscówką. Ale fajnie, że możemy sobie tak właśnie obejrzeć, jak wyglądają te budynki, to wszystko właśnie od dołu. Ale autentycznie bardzo fajnie to wygląda. Teraz jestem pod jakąś giga górą, no i widzę Shifty. Czekaj, jak to się nazywa? Szemrane szyby po prostu, tak jak kiedyś. O, i zaraz jeszcze pójdziemy tam, gdzie ma być w teorii tilted, czyli tam. Dobra, w tym kierunku to już raczej nie ma co płynąć. No tutaj jest tartak, to takie jezioro. Nade mną sobie rzeka płynie, z tego co widzę. No i pod spodem nie ma tilted. Ale to by było w sumie głupie, gdyby Epic Games jednak tutaj schowało miasto pod spodem. No bo właśnie poprzez takie glitche można by było wcześniej je zobaczyć, co nie? No dobra, i to by było na tyle z tego krótkiego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, kod Skiro. No i widzimy się już w kolejnym, pa, pa. No i cześć!